Naszej modlitwy za stawiennictwem świętego Melchiora.
Modliliśmy się 1 czerwca na tradycyjnej pielgrzymce w Cieszynie wraz z pielgrzymami z Zawolzia, jak co roku, w tym roku oczywiście bardziej uroczyście wraz z wszystkimi naszymi zaproszonymi gośćmi. A dzisiaj, 12 października, gromadzimy się tutaj jako pielgrzymi bielsko-żywieccy w Koszyckiej Katedrze. Bardzo serdecznie witamy wszystkich pielgrzymów z wszystkich parafii naszej diecezji. Cieszymy się, że możemy wspólnie dzisiaj tutaj się modlić i być razem. Mam nadzieję, że ten dzień trudny, bo zaczęty bardzo wcześnie i pewnie skończony równie późno, ale będzie takim dniem z jednej strony, w którym naładujemy nasze duchowe akumulatory, a z drugiej również takim dniem, w którym wiele pięknych i ciekawych rzeczy spotkamy, zobaczymy i również tym napełnimy nasze serca i naszą codzienność. Moi drodzy, w ołtarzu na filarze wisi obraz świętego Melchiora, ten, przy którym w naszych parafiach cały rok się modlimy i spotykamy. Na nim słowa tej modlitwy, którą odmawiamy również w naszych parafialnych wspólnotach. Ten obraz jest dzisiaj nie przypadkiem, ponieważ w czasie Eucharystii ksiądz biskup Roman jako pamiątkę tego dzisiejszego spotkania i zaproszenia, które skierował do nas arcybiskup Koszycki, arcybiskup Bernard, ten obraz tutaj pozostanie. Czyli taki nasz dar dla diecezji koszyckiej, pamiątka tego dzisiejszego wydarzenia. Jak zauważyliście, tu w Koszycach święci męczennicy są czczeni razem. Nie rozdziela się, mówi się o nich męczennicy. Do zabrania bardzo proszę, aby wszyscy te śpiewniki, te modlitewniki mieli, by to też pozostało taką pamiątką tego dzisiejszego dnia. Oprócz pieśni znajdują się to również modlitwy, które możemy wykorzystać w naszym codziennym dniu za wstawiennictwem świętego Melchiora. Natomiast jedna bardzo istotna rzecz, o której chciałem przypomnieć, to konkurs, który pomysł tego konkursu powstał na kanwie tego dzisiejszego pielgrzymowania. Zapraszamy wszystkich uczestników diecezjalnej pielgrzymki do wzięcia udziału w tym konkursie. Chodzi o przygotowanie wspomnienia, pracy, zdjęcia, obrazu, który w jakiś sposób nawiązuje do tego dzisiejszego wydarzenia, do naszego spotkania ze świętym Melchiorem. Regulamin konkursu również jest w naszym modlitewniku, w naszym śpiewniku. Zapraszamy wszystkich do udziału. Chcemy, aby to też była taka pamiątka tego dzisiejszego dnia. Pierwszy raz jako wspólnota diecezjalna jesteśmy tutaj w Koszycach. Myślę, że warto by to wydarzenie zostało w naszej pamięci. Ksiądz Piotr powiedział, że to ma być krótkie wystąpienie. Chciałem troszeczkę dłużej, bardziej skomplikowanie, ale też ksiądz Krzysztof, który później będzie prowadził próbę śpiewu, powiedział, że musi zdążyć z próbą śpiewu, dlatego będzie krócej, ale przez to może jakoś konkretnie. Moi drodzy, najpierw chciałbym powiedzieć troszeczkę o samych męczennikach koszyckich, troszeczkę o świętym Melchiorze Grodzieckim. Zdaję sobie sprawę z tego, że większość z nas pewnie słyszała już jedną czy drugą biografię postać Melchiora Grodzieckiego, szczególnie jego początki jego życia. Nie są takie bardzo czytelne. Nie mamy dokładnych dokumentów, które mówią dokładnie, gdzie się narodził, czyim był synem. To są tylko przypuszczenia historyków. Być może należałoby zrobić jeszcze jakąś jedną solidną kwerendę historyczną, żeby pewne informacje uzyskać, pod warunkiem, że oczywiście w toku tych wszystkich działań wojennych, które przez te ostatnie 400 lat przeszły, chociażby przez ziemię dawnego księstwa cieszyńskiego, pod warunkiem, że jakieś źródła ocalały. A potem chciałbym troszeczkę powiedzieć o samych Koszycach, ale to naprawdę w takim telegraficznym skrócie, dlatego że to miasto było bardzo mocno związane z historią Polski także. I o samej katedrze. Też zwrócić uwagę na kilka takich istotnych elementów tej katedry, bo naprawdę jest bardzo piękna i jak tutaj Państwo już oglądaliście jej wnętrze i na zewnątrz, no to naprawdę jest co podziwiać. Moi drodzy, śmierć męczenników koszyckich wpisuje się w dzieje wielkiego europejskiego konfliktu, zwanego wojną 30-letnią.
Ona toczyła się w latach 1618-1648 i ogólnie rzecz biorąc była to wojna pomiędzy protestantami a katolicką dynastią Habsburgów, ale wielkim uproszczeniem byłoby sprowadzenie tego konfliktu tylko i wyłącznie do spraw religijnych. Ogromną rolę odgrywały tam również sprawy gospodarcze i polityczne. Dla Polaków jest to zagadnienie obce, ponieważ oprócz kilku oddziałów najemnych, chociażby słynnych Lisowczyków, Rzeczpospolita nie uczestniczyła w tej wojnie. Trzeba jednak zauważyć, że działania zbrojne odbywały się także na terenach, które dziś należą do Polski. I takim było chociażby księstwo cieszyńskie. A męczeństwo męczenników korzyckich wpisuje się w pierwszy etap tej wojny, który toczył się głównie na terenie Czech, Śląska, Austrii i Węgier. Wszystkie te cztery kraje były wtedy we władaniu Habsburgów austriackich. I kiedy w 1618 roku w Czechach wybuchło powstanie antyaustriackie, niepodległościowe, sytuację postanowił wykorzystać książę Siedmiogrodu, Kalwin, Gabor Bethlen i w 1619 roku wkroczył zbrojnie na północne Węgry, zniecając powstanie przeciwko Habsburgom. Miasto Koszyce stało się drugą stolicą Gabora Bethlena. Sama biografia Melchiora Grodzieckiego, a szczególnie, tak jak powiedziałem, jej pierwszy etap, obfituje w wiele niewiadomych. Tradycyjny przekaz informuje, że był on synem Henryka Grodzieckiego z Brodów, Grechu Radwan, właściciela Grodzca Śląskiego. Ale brakuje jednak istotnych dokumentów, które potwierdzają tę tezę. Wielu współczesnych historyków uznaje więc, że jego ojcem był Jerzy Grodzki albo Grodecki, mieszczanin z Cieszyna. Jego jedyny syn Melchior, urodzony na początku lat 80. XVI wieku, nie występuje później w księgach miejskich Cieszyna i mogłoby to potwierdzać jego wyjazd do kolegium jezuickiego. Wiemy jednak na pewno, że Melchior Grodziecki urodził się albo w 1581, albo na początku 1582 roku w Cieszynie. Dokumenty jezuickie informują, że w 1603 roku do jezuickiego kolegium w Brnie przyjęto 22-letniego mężczyznę z Cieszyna o takim właśnie nazwisku. Wiemy również, że wcześniej kształcił się w szkole jezuickiej w Wiedniu. Był członkiem sodalicji mariańskiej. W 1605 roku złożył pierwsze śluby zakonne, a następnie został skierowany na studia w Indiu, w Hradek i w Pradze. Nie posiadając większych zdolności do uprawiania filozofii, został skierowany do Płocka, gdzie nauczał gramatyki. Prowadził kursy i prawdopodobnie związał się z kapelą muzyczną. Wrócił do Pragi, gdzie po ukończeniu studiów teologicznych w 1614 roku przyjął święcenia kapłańskie. Po święceniach został przełożonym bursy ubogich studentów w Pradze. Pracował także jako kaznodzieja i duszpasterz w pobliskiej wiosce Kopanina. W 1616 roku złożył ślub wieczysty. Wystąpienia czeskich protestantów doprowadziły w 1618 roku do likwidacji placówek jezuickich w Czechach, a później na Moravach. Melchior Grodziecki, który po raz pierwszy spotkał się z taką agresją wojsk protestanckich w Brnie, został w 1619 roku skierowany tutaj do Koszyc w charakterze kapelana wojskowego. Jego współpracownikiem został mianowany węgierski jezuita Stefan Pomkracz. Obok pracy pośród żołnierzy duchowni duszpasterzowali także miejscowym katolikom. Z kolei w pobliskim opactwie benedyktyńskim w Siklaku pracował ksiądz Mario Krisz, kanonik z Ostrzychowia. Był on narodowości chorwackiej. Kiedy 5 września wojska Gabora Bethlena dowodzone przez Jerzego Rakoczego wkroczyły do miasta, wszyscy trzej kapłani zostali uwięzieni. Rada miasta składająca się w większości z kalwinów, mimo sugestii pastora Piotra Alwinczy, zrezygnowała z pierwotnych planów wymordowania wszystkich katolików w mieście. Argumentacja rajców była rzeczowa. Nie chcieli brać na swoje sumienie krwi niewinnych ludzi. Powoływali się także na gwarancje Jerzego Rakoczego, jakie złożył wobec katolików podczas wkraczania do Koszyc. Rajcy postanowili jednak nie przeszkadzać w zamordowaniu uwięzionych kapłanów.
Jerzy Rakoczy próbował najpierw ratować księdza Marka Kliża, proponując mu wysoką godność duchowną w zamian za odejście od kościoła katolickiego i przejście do kalwinów. Po odmowie kanonim wraz z pozostałymi kapłanami był torturowany i ostatecznie zamordowany w nocy z 6 na 7 września. Sam Melchior Grodziecki podczas tortur także był nakłaniany do rezygnacji z wyznania katolickiego. Pobity i okaleczony został podwieszony na belce, a następnie szarpany szczypcami i przypalany pochodnią. Ostatecznie ucięto mu głowę toporem i ciało wrzucono do plac. Potem ciała męczenników koszyckich pogrzebano, a w 1636 roku przeniesiono je do Trnawy, gdzie spoczęły w tamtejszym klasztorze sióstr Klarysek, a potem w klasztorze sióstr Urszulanek. Kult męczenników koszyckich zaczął rozwijać się bardzo szybko po ich śmierci, jednak na sfinalizowanie musiał czekać blisko 300 lat. W 1905 roku trzej kapłani zostali beatyfikowani i to wydarzenie stało się okazją do organizacji wielkich trzydniowych uroczystości w Cieszynie, które odbyły się w dniach od 12 do 15 października 1905 roku. To właśnie wtedy po raz pierwszy zorganizowano procesję z cieszyńskiego kościoła jezuitów do kościoła Pani Magdaleny. Ten obraz, który tutaj został dzisiaj zawieszony, dar od biskupa Romana Pilna na tej katedry, również, jego oryginał wiem, że znajduje się w Cieszynie, również został namalowany z okazji tych uroczystości. Kanonizacja męczenników miała miejsce 2 lipca 1995 roku i dokonał jej papież Jan Paweł II tutaj w Koszycach. Przejdźmy teraz, moi drodzy, do samych Koszyc i do katedry, w której się znajdujemy. Koszyce to jest bardzo stare miasto, które było związane przez wieki z koroną węgierską. Pewnie Państwo orientujecie się, że do granicy z Węgrami mamy tylko 20 km. Jest ono również związane z historią Polski, chociażby dlatego, że w 1374 roku właśnie tutaj król Ludwik Węgierski nadał polskiej szlachcie szereg przywilejów. To był tak zwany przywilej koszycki. W zamian za to otrzymał zgodę na tron Polski, dla jednej ze swoich córek, no i w ten sposób w historię Polski weszła późniejsza święta królowa, a właściwie król Polski, Jadwiga. Jeszcze po I wojnie światowej w mieście mieszkało 80% Węgrów. Mimo tego zostało ono włączone do powstałej Czechosłowacji. Już w ciągu dwudziestolecia międzywojennego populacja Węgrów spadła tutaj do 15%, a dzisiaj jest to drugie co do wielkości miasto Słowacji, nazywane Stalowym Sercem Słowacji, ze względu na największą w tym kraju hutę żelaza. Natomiast katedra świętej Elżbiety, w której się znajdujemy, to jest największa świątynia katolicka na Słowacji. Sama patronka tej katedry, czyli święta Elżbieta Węgierska, była to księżniczka węgierska żyjąca w XIII wieku, później bardzo mocno związana z pracą wśród ubogich oraz społecznicą franciszkanką świecką. Także widzimy, że te ślady węgierskie bardzo mocno także tutaj w katedrze. Ten kościół jest katedrą od 1804 roku, kiedy to powołano do istnienia diecezję koszycką. Budowę tej katedry rozpoczęto w 1390 roku, dlatego cała świątynia ma charakter gotycki. Najcenniejszym zabytkiem katedry jest oczywiście główny ołtarz. Został wykonany w XV wieku przez niderlandzkiego rzeźbiarza Mikołaja Wertera. Ten ołtarz nie jest tyle tryptykiem, jakby się mogło wydawać, ale pentaptykiem, ponieważ poza tymi bocznymi skrzydłami również znajdują się kolejne skrzydła. Trzy figury w centrum przedstawiają Marię z Dzieciątkiem, Świętą Elżbietę Węgierską oraz biblijną Świętą Elżbietę Matkę Jana Chrzciciela. Natomiast na tych bocznych skrzydłach ołtarza, i tych widocznych, i tych niewidocznych, znajduje się 48 sten z życia Jezusa, Maryi oraz Świętej Elżbiety. Warto także zwrócić uwagę na ołtarze boczne. Nie będę mówił o wszystkich, chociaż jeden z najcenniejszych znajduje się tutaj. To jest późnogotycki ołtarz nawiedzenia Świętej Elżbiety. Ale w kontekście tej naszej dzisiejszej pielgrzymki należy przede wszystkim
patrzeć na XIX-wieczny ołtarz Najświętszego Serca Pana Jezusa. Inni mówią ołtarz Miłosierdzia Bożego, który znajduje się przy tamtym filarze. Ci, którzy stoją przed nim, to widzą go zdecydowanie lepiej. Dlatego, że przy nim znajdują się relikwie męczenników koszyckich. Poszczególne elementy, reliefy tego ołtarza przedstawiają etapy kultu męczenników po śmierci. Natomiast gdybyśmy ten ołtarz zamknęli albo popatrzyli na niego z drugiej strony, to będziemy mogli obserwować sceny męczeństwa męczenników koszyckich. W kruchcie pod katedrą pochowano bohatera narodowego Węgier, Franciszka II Rakoczego. Żył w XVIII wieku, walczył o niepodległość Węgier. Jako ciekawostkę można podać fakt, że odrzucił propozycję objęcia tronu polskiego po królu Stanisławie Leszczyńskim. W tej katedrze jest jeszcze więcej takich wątków związanych z Polską. Na przykład figura świętego znajdująca się nad miejscem, skąd Państwo pobieraliście śpiewniki, to jest figura świętego Stanisława, biskupa krakowskiego. W otoczeniu oczywiście innych świętych związanych z Węgrami. Chciałem jeszcze zwrócić krótką uwagę na zabytkowe budynki w pobliżu katedry, a więc na XIV-wieczny kościół świętego Michała, łotycki kościół, wieżę świętego Urbana, ale przede wszystkim na kościół Norbertanów, kościół świętej Trójcy. Dzisiaj jest to kościół Norbertanów, ale w przewodnikach możecie Państwo zobaczyć, że jest to kościół jezuitów. On znajduje się na miejscu dawnego domu królewskiego, w którym zamordowano właśnie męczenników koszyckich. Ten kościół jest bardzo blisko naszej katedry, w ciągu, można powiedzieć, innych kamienic. Wyjść wystarczy z katedry i skierować się w lewą stronę, w prawą stronę, minąć teatr i ten kościół można bardzo łatwo dostrzec. To tyle z mojej strony. Dziękuję Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że chociaż w jakiś drobny sposób przyczyniłem się do przybliżenia historii tego miejsca i samych postaci męczenników koszyckich. Thank you.
Moi drodzy, za chwileczkę rozpoczynamy nasze sprawowanie Eucharystii. Bardzo bym prosił o zrobienie przejścia przez środek katedry, którędy będzie wchodzić procesja wejścia. Potem oczywiście można stanąć z powrotem na swoich miejscach.